Wszystko już wiecie, o czym będzie mowa. Well, you know everything, all that I'm going to be talking about already. Zdarzyło się wam coś takiego w życiu, że kiedy stanęliście przed nowym zadaniem, musieliście postawić sobie pewne pytania? Has this ever happened to you in your life where you had been placed in front of a new task and you had to ask certain questions? Pytania, które są absolutnie oczywiste. Questions which are very obvious. Nowa praca, nowe powołanie, nowe okoliczności. A new job, a new calling or a new surroundings. I nagle musimy sprostać temu wszystkiemu. And in light of all this, we have to somehow manage it all. W moim życiu wielokrotnie stawiałem sobie takie pytanie. In my life, I had to ask this question of myself many times. Jak temu sprostać? How do I manage this situation? Po co ja tu jestem? Why am I here? Szukałem kontaktu z przełożonymi, żeby dowiedzieć się, czego ode mnie oczekują. I would seek out contact with my superiors to find out what they expected from me. A jeśli zdaję sobie sprawę, że na danym miejscu postawił mnie Pan Bóg, but if I realized that God had placed me in a specific place, stawiam wtedy pytanie, Panie, czego oczekujesz ode mnie? Then I would give him the question, Lord, what do you expect of me? Którą drogą powinienem pójść? Which way should I take? Co powinienem zrobić? What should I do? Żyjemy dzisiaj w bardzo specyficznym czasie. We live today in a very specific time. Futurolodzy przepowiadają tylko tragedie w przyszłości. Futurologists are only predicting tragedies for the future. Mówią, że wszystko na ziemi się skończy. They tell us that everything on the earth will end. Powoli nie będziemy mieli czym oddychać. In time we will have nothing to breathe with. Powoli nie będziemy mieli co pić i co jeść. We will have nothing to drink or to eat. Ale mają ku temu podstawy. But they have some foundation for this. Swego czasu natrafiłem na pewne ciekawe cytaty, pewne wypowiedzi znanych ludzi. In the past I had come across some very interesting quotes by well-known people. Były doradca amerykańskich prezydentów, pan Henry Kissinger, powiedział kiedyś takie słowa. The former counselor to or aide to many presidents, Henry Kissinger, said the following words. Powiedział to do swojego przyjaciela, który był historykiem. And he said this to his friend who was a historian. Zacytuję wam. And I'll quote. Jako historyk będziesz musiał teraz powiedzieć, że nasz rodzaj społeczeństwa najprawdopodobniej nie potrwa już długo. As a historian, you will most likely be forced to say that our form of social structure is not going to exist for very long. Inny człowiek, znany gitarzysta jazzowy, Norman Brown, powiedział tak. Another man, a well-known jazz guitarist, Norman Brown, said the following. Dzisiaj nawet przetrwanie ludzkości jest nadzieją utopijną. The last one? Utopia. Ah, okay. he said the following. Today, even the survival of the human race is a utopian hope. Ludzie, szczególnie ci bardziej oczytani, wiedzą dużo na ten temat. These well-known people often know a lot about these topics. I czują się niesamowicie zasmuceni. And they seem to be incredibly saddened. Faktycznie nie chodzi tylko o groźbę owego nuklearnego grzyba, który wisi nad nami jak miecz Damoklesa. And we're not simply talking about the threat of the nuclear mushroom which hangs over us like the sword of Damocles. Faktycznie bez końca moglibyśmy wyliczać, tworząc listę rzeczy, które są naszym nieszczęściem jako ludzkość. In reality, we could construct a list of the things that could cause to our doom as humanity, and we could do this endlessly. I czy w takiej sytuacji, świadomi tego, nie stawiamy sobie pytania? And in a situation like this, being aware of this, do we not ask ourselves the question? Panie, po co tu jestem? Lord, why am I here? Czego ode mnie oczekujesz? What do you expect from me? Co powinienem teraz robić? What should I be doing right now? Opowiem wam znaną, być może wam, historię ze Starego Testamentu. And I'll tell you a story from the Old Testament, which is probably quite well known. Otóż wojsko Aramejczyków otacza miasto Jerozolimy.
So what happens? The army of the Arameans surrounds the city. Miasto znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji. And the city is in a very difficult situation. Prawie wszyscy głodują i zabrakło już jedzenia i picia. Almost everybody is starving. There's not enough food and there's not enough to drink. I właśnie w tej sytuacji nagle pojawia się pomiędzy nimi prorok Elizeusz. And right at this moment, amongst them appears the prophet Elisha. Elisha. Chcę wam powiedzieć, moi drodzy, przepraszam, popełniłem błąd, to nie jest Jerozolima, ale Samaria jest otoczona przez Aramejczyków. Just to clarify, this is the city of Samaria. I w 7 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej znajduje się ciekawy pierwszy tekst. And in 2 Kings chapter 7, the first verse is very interesting. Elizeusz rzekł, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a 2 miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Elisha replied, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of the finest flour will sell for a shekel and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Muszę wam powiedzieć, że tego rodzaju słowa mogły wywoływać dość dziwne reakcje ludzi. I have to tell you, these types of words probably evoked very weird reactions amongst the people. To nie były reakcje zadowolenia i szczęścia. Zobaczymy, fantastycznie, będzie dobrze. This wasn't a reaction of joy and happiness, saying, you know, everything's going to be okay. To były reakcje raczej stukania po głowie. These were reactions of saying, is this guy crazy? Wiecie, w pewnym momencie ludzie, którzy przeszukiwali śmietniki, żeby znaleźć może jeszcze odrobinę czegoś, co się nadaje do jedzenia. At one point, people who had been searching through the trash and the dumps just to try and find maybe something else that could be eaten. Kiedy matki zaczęły już łakomie patrzeć na własne dzieci, bo chętnie by je zjadły. When mothers started to greedily look at their children, thinking maybe they could eat them. Pismo Święte bardzo jasno na ten temat mówi, jaki był głód. The Bible makes it very clear just the extent of that hunger. Nie ma się co dziwić, że jeden z dowódców, był to adiutant króla, powiedział słowa, które szokują. And so it's not surprising when the adjutant to the king said some shocking words. Drugi wiersz cytuje nam te słowa. And the second verse quotes. A na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? To była rzecz nie do wiary. This was something that was unbelievable. Ale posłuchajcie, co się stało. But listen what happens. W tamtych czasach nie było jeszcze żadnej pomocy dla tych, którzy zachorowali na trąd. In those times there was still no form of help that could be given to those who suffered from leprosy. Ludzie skażeni trądem musieli być oddzieleni całkowicie od społeczeństwa. People who suffered from leprosy had to be separated from society completely. Żyli tylko z tego, co im inni w koszach przynosili, zostawiali, dlatego że nawet nie mogli z nimi rozmawiać. They lived by eating the things that other people had brought to them in baskets and left for them because they couldn't even speak with those people. Ale tym razem trędowaci odegrają niesamowitą rolę. But in this particular moment, the leprous will play a particularly important role. Otóż pewni trędowaci ludzie nagle stwierdzili, że i tak śmierć ich czeka. So at this point, certain lepers realized or decided that death awaits them regardless. Nocą zakradniemy się do obozu Aramejczyków. At night, let's sneak into the camp of the Arameans. I może znajdziemy coś do jedzenia. And maybe we'll find something to eat. Jak nas zabiją, i tak nic. If they kill us, what's the loss? I tak przecież umieramy. After all, we're dying anyway. Ale zwróćcie uwagę, co znajdujemy w 8 wierszu. But notice what we find in verse 8.
Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty i wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. So verse 8. The men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents and ate and drank. Then they took silver, gold and clothes and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Ale wiecie, nawet wtedy, kiedy w tym zaskoczeniu, że obóz jest pusty, zupełnie nie spodziewając się tego, szli i zbierali skarby, uznali za stosowne, że chyba trzeba słuchać sumienia. But even in this moment when they arrived, they found that the camp was empty, and they started to partake of the benefits, they realized that they needed to listen to their consciences. I zwróćcie uwagę, co kolejny tekst mówi. And notice what the next verse says. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Then they said to each other, what we're doing is not right. This is a day of good news and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. Zwróćcie uwagę, ci ludzie uznali, że muszą powiedzieć tym głodującym w mieście, gdzie jest pokarm. Notice that these people realized that they need to go and tell the starving people in the city where they can find food. Po co tutaj jesteśmy? Why are we here? Czego Bóg od nas oczekuje? What is God expecting from us? Czy będziemy dalej siedzieć i zadowoleni ukrywać skarby, które mamy? Are we going to continue to sit contentedly hiding the treasures that we have? Zdumiewające jest jedno zdanie, które wypowiedzieli trędowaci. What is astounding is one of the sentences that the lepers said. Zauważyliście, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Did you notice? This is a day of good news. Jest to dzień dobrej nowiny. It's the day of a good news. To trudne, ale musimy w takim razie postąpić podobnie jak oni. This is difficult, but we need to act in a similar way to them. Pewnie pomyślicie w tym momencie, no dobrze, ale co jest dla nas dobrą nowiną? You might think right at this moment, all right, but what's this really good news? Pójdziemy ludziom pogrozić palcem, że powinni żyć tak jak my? Should we go to the people, wag our finger and tell them you need to live the way we live? Już widzę, że się uśmiechacie, a więc zapomnijmy o tym. I can see you smiling, so let's forget about that option. Pójdziemy do ludzi z radą dobrą, jak mają żyć, żeby żyć tak, jak my uważamy coś za dobre? Are we going to go to people and give them good advice about how they can live in the same way as we live? A może pójdziemy do ludzi z dobrą nowiną? Or maybe we'll go to those people with some good news. Co jest dobrą nowiną dla każdego z nas? What is good news for each one of us? Oczywiście, że nic się nie zmieniło, moi drodzy. Of course, nothing has changed. 6 rozdział 14 rozdziału Księgi Apokalipsy mówi nam o tym, co jest dobrą nowiną. Verse 6 of chapter 14 of Revelation tells us what the good news is. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Verse 6 and 7, we read the following. Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Muszę wam powiedzieć, że poselstwa od Boga zawsze są dobrą nowiną. I have to tell you that messages from God are always good news. Cokolwiek Bóg przekazuje nam, jest to dobra wieść. Whatever God may be trying to convey to us is good news. Ale oczywiście wiemy, że aniołowie, którzy lecą, Bóg zawsze posługuje się ludźmi. But as we know, even though we see the angels flying here, we know that God always uses people. Bóg posługuje się ludźmi, zapakowuje w człowieka dobrą wieść, którą mamy dostarczyć innym.
God uses people and he packs up in an individual person the good news that we are to share. Jestem świadomy, że często myślimy o tym, ale dzisiaj są trudne czasy. You know, we've often thought about this, but today really are difficult times. Wiedział o tym już apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza w drugim liście, że w dniach ostatnich nastaną czasy trudne. We know this even as Timothy, as Apostle Paul was writing in his letter to Timothy, that in the last days difficult times will arise. Przepowiadał to doskonale Pan Jezus, kiedy w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale czytamy, że ludzie będą omdlewać, że będą szukali miejsca spokoju na tej ziemi. We know this when Jesus said in Luke chapter 21 that people in the last days will be fainting and they will be looking for a place where they can find any peace. Ale Jezus dodał do tego, ale gdy to wszystko się zacznie dziać. But Jesus added, when all these things begin, wyprostujcie się i podnieście głowy wasze. He says, straighten up, lift up your heads. Gdyż przybliżyło się wasze odkupienie. Because because your redemption is at hand. Tak, moi drodzy, bądźmy świadomi tego. Ludzie dzisiaj na świecie wiedzą, że wszystko dobiega końca. Let's be mindful of the fact that people today are aware of the fact that everything is running to a close. Ale nie wszyscy w kryzysie, w którym żyjemy, widzą możliwości. But not everybody in the crisis that we exist in see the possibilities. W pewnym artykule zauważyłem, znalazłem bardzo ciekawe zdanie. In a certain article I found a very interesting statement. Podobno w języku chińskim, nie wiem w którym narzeczu, chińskim odpowiednikiem słowa kryzys jest straszliwa możliwość. Apparently in Chinese, the equivalent for our word for crisis it would be translated directly as a terrible possibility. To mi coś mówi. This tells me something. To mi mówi o tym, że jeśli żyjemy dzisiaj w dobie kryzysu i załamania, that today if we live in a house of crisis and brokenness, oznacza to, że mamy niesamowitą możliwość. It means that we also have an incredible opportunity. Że ta możliwość jest dla nas, aby podać dobrą nowinę. That opportunity is there for us to be able to give the good news. Tak, moi drodzy, w środku społeczeństwa, które wydaje się być całkowitym bankrutem. That's right. Right in the middle of a society which seems to be completely morally bankrupt. Społeczeństwa, które niszczy tą ziemię. A society which destroys this earth. Społeczeństwa, w którym życie uważane jest za bezsens. A society in which life is often considered to be meaningless. My znaleźliśmy coś, czy może raczej kogoś, dla kogo warto żyć. We have found something or rather someone for whom it is worth living. I w czasie końca Bóg właśnie posyła ostatnią wieść. And during the times of the end, God is sending his final news. To kiedyś właśnie wielki ewangelista i misjonarz na terenie Sri Lanki powiedział. It was some time ago that a great missionary on the island of Sri Lanka said. Nazywał się Daniel Tambarayach Niles. His name was Daniel Tambaraya Niles. Powiedział, ewangelizacja to, gdy jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. And he said, evangelism is when one beggar tells another beggar where he can find bread. Wiecie, ale żeby dzielić się tym chlebem i wieścią, gdzie chleb się znajduje. But you know, to share with this bread and the news of where you can find this bread. Powinniśmy czuć się ponaglani trzema elementami, trzema rzeczami. We should feel compelled by three elements. Pierwszy element to jest pewna emocja, pewne poruszenie wynikające z radości, którą mamy, że znamy Jezusa. The first element is the joy that arises from the knowledge that we know Christ. Jest to dokładnie radość wypływająca z tego, że znaleźliśmy skarb. It is a joy that comes from the fact that we've found the treasure. Wiecie, pewnego razu spotkałem jeszcze w Polsce człowieka, który wygrał w Totolotka. You know, one time I found in Poland a person who had won the lotto. I wiecie, nie mam pojęcia, jaka to była kwota. And I can't I have no idea how big that amount was. Ale to był jeden temat, który wciąż mu towarzyszył bez przerwy każdej chwili z każdym człowiekiem. But this was the one topic that would accompany him regardless of who he spoke to and whenever he spoke to anyone. Wygrałem mnóstwo pieniędzy. Mam teraz mnóstwo pieniędzy. He said, I've won lots of money. I have lots of money. My znaleźliśmy skarb. We have found the treasure. Skarb, którym jest Jezus Chrystus i Jego zbawienie. The treasure which is Jesus Christ and his salvation.
Idziemy do ludzi, aby powiedzieć im o skarbie, który mamy? Are we going to the people to tell them about the treasure that we have? Jest drugi element, który nas motywuje do takiego działania. There's a second element which also motivates us to this kind of activity. Jest to doświadczenie obecnego zbawienia. It is the experience of present salvation. Ilu z was czeka tylko na zbawienie, a nie czuje się zbawionymi? How many of you waits for salvation rather than actually feeling saved? No całe szczęście, że nie widzę żadnej ręki uniesionej. Well, I'm glad I don't see any hands. My musimy doświadczać zbawienia dzisiaj. We have to experience salvation today. Musimy mieć pewność zbawienia dzisiaj. We have to have the fullness of salvation today. Jezus oczekuje od nas, że wreszcie uwierzymy, że jeśli mówi, kto ma syna, ma żywot, to nie, że być może będzie miał żywot. And Jesus is waiting for us to finally believe that when he says he who has the son has life, it's not that he will have life. I w końcu jest trzeci element, który powinien nas motywować do działania misyjnego. And finally, there's the third element that should motivate us for evangelistic activity. Jest to nadzieja, a w zasadzie pewność życia wiecznego. It is the hope, or rather the certainty of eternal life. Wiecie, nigdy nie mieliśmy większych możliwości niż mamy dzisiaj. You know, we've never had greater opportunity than we have today. Powiem wam szczerze, że nigdy ludzie nie byli tak gotowi do słuchania, jak dzisiaj są gotowi. And I have to tell you, people have never been as ready to listen as they are ready today. Być może powiecie, no to w takim razie, no to no gdzie są tego wyniki? Gdzie są tego wyniki, owoce? Then you might say, in that case, where are the results of this? A może my po prostu nie mówimy? And perhaps we are not talking about it. A może to właśnie problem leży w nas, a nie w ludziach. Perhaps the problem lies in us and not in the people. Może tego poruszenia ze znalezienia skarbu nie ma w nas. Maybe being moved, maybe this finding of this treasure, maybe we don't have it inside us. Być może nie doświadczyliśmy jeszcze zbawienia w takim stopniu, aby o tym opowiadać. Perhaps we have not experienced salvation to such an extent that we can speak about it. Być może nie mamy nadziei wcale na życie wieczne, tylko mówimy, że to jest piękna teoria. Perhaps we have no actual hope for eternal life and we just say it's a nice theory. Powiem wam szczerze, nie znajduję żadnej innej odpowiedzi na takie pytania. I have to be honest with you because I cannot find any other answer but that one for this question. Wiecie, dzisiejsza sytuacja ludzi jest pozbawiona jakiegokolwiek optymizmu. You know, people's situation today seems to be devoid of any kind of optimism. Słyszę o tym non-stop z różnych stron. And I hear about it non-stop from various directions. Młodzi ludzie są bardziej zainteresowani kierowaniem się do okultyzmu niż do Słowa Bożego. Young people seem more interested in being directed to the occult than to the word of God. Szukają odpowiedzi w różnych nadnaturalnych zjawiskach, a nie w tym, co jest pewne. They search for answers in various supernatural events rather than in that which is certain. Nic dziwnego, że prorok Jeremiasz napisał w 50. rozdziale swojego proroctwa bardzo znamienne krótkie słowa. It's no surprise then that the prophet Jeremiah wrote in the 50th chapter of his prophecy some short but very important words. O naszych czasach mówi Jeremiasz, będą się pytać o Syjon. About our times, he says that they will ask about Zion. Ku niemu zwrócą swoje spojrzenie. And they will turn towards it. Wiecie, wielkie prawdy, jakie zostały powierzone chrześcijanom. You know, the great truths that have been entrusted to the Christians. Które powierzono adwentystom także. Which have also been entrusted to the Adventists. Są jakby zrobione i uszyte przez krawca specjalnie dla dzisiejszych warunków. It's as if they have been specially sewn together right for the days we have today. Pomyślcie o niepokoju o przyszłość. Think about a lack of peace and about the future. My mamy pewność i wiemy, co nas czeka. We have certainty and we know what awaits us. Pomyślcie o lęku przed śmiercią. Think about the fear before death. Ale my mamy odpowiedź na to, która może uspokajać. But we have an answer to this that can soothe us. Pomyślcie o bezsensie istnienia ludzi. Think about the meaninglessness of existence. Ale my znajdujemy pełen sens w życiu dzisiaj na co dzień. But we find complete meaning and sense in our lives today. Pomyślcie o poszukiwaniach, skąd pochodzę, skąd jestem, które dzisiaj towarzyszą tylu ludziom. Think about the search about who am I, where do I come from that accompanies so many people today. Mam jedną przyjaciółkę w Polsce, jedną z naszych sióstr. I have one friend who's in Poland, one of our sisters. Od kilku lat z pewną pełną pasją poszukuję swoich przodków.
For a few years now, with complete passion, she has been searching out her ancestors. Budując swoje drzewo genealogiczne, doszła już chyba ponad 200 lat wstecz. Building up her genealogical tree, she's gone over 200 years into the past. Może to nawet daje jakąś satysfakcję osobistą. And perhaps it gives her some kind of personal satisfaction. Ale ja moje drzewo genealogiczne się wyciągam znacznie wcześniej. But I can draw my genealogical tree to a time that is much earlier than that. Wiem, gdzie są moje początki i jaki będzie mój koniec. I know where my beginnings are and what my end will be. Ludzie szukają dzisiaj identyfikacji, chcą wiedzieć, kim naprawdę są. People are trying to find an identity today and find out who they really are. Jaka jest nasza natura? What is our nature? Ale my mamy na to odpowiedź. But we have an answer to that today. Chcą wiedzieć o naszym przeznaczeniu. They want to know about our destiny. Chcą wiedzieć, gdzie spędzą całą przyszłość. They want to know where they will spend all of their future. Ale o tym też Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. But the word of the Lord also tells us about this very clearly. Na to wszystko odpowiada nam tak pięknie poselstwo trzech aniołów. And all of this is answered so beautifully by the message of the three angels. Poselstwo trzech aniołów, które jest poselstwem dobrej nowiny. The three angels' messages, which are truly a message of good news. I to jest coś, co powinniśmy podawać dalej. To jest coś, co powinniśmy dawać ludziom dalej, przekazywać. And this is something that we should continue to transmit and give forward to other people as well. Pozwólcie na jeden cytat z książki Ellen White, Śladami Wielkiego Lekarza, czyli Ministry of Healing. Allow me to give you a quote from one of Ellen White's books, The Ministry of Healing. Na 97. stronie pisze tak. Każdemu, kto staje się uczestnikiem łaski Bożej, Pan wyznacza pracę dla innych. Powołani mamy stanąć na wyznaczonym miejscu, mówiąc, oto jestem, poślij mnie. Czy to kaznodzieja, pielęgniarka, czy lekarz, robotnik, czy rolnik, wykształcony, czy też nie. Jeśli jest chrześcijaninem, ciąży na nim odpowiedzialność za innych. Nasze zadanie to przekazanie Ewangelii zbawienia. Każde przedsięwzięcie powinno być środkiem do osiągnięcia tego celu. This is found on page 76. To everyone who becomes a partaker of his grace, the Lord appoints a work for others. Individually, we are to stand in our lot and place, saying, here I am, send me. Isaiah 6:8. Upon the minister of the word, the missionary nurse, the Christian physician, the individual Christian, whether merchant or farmer, professional or mechanic, the responsibility rests upon all. It is our work to reveal to the earth's inhabitants the gospel of salvation. Every enterprise in which we engage should be a means to this end. Jakie niesamowite słowa. What incredible words. To jest cały cel istnienia nas wszystkich tutaj na ziemi. This is the complete reason for the existence of all of us here on earth. Wcale nie jesteśmy po to, abyśmy tworzyli dobre towarzystwo i dobry klub. We're not just here to find good company and have a nice club. Jesteśmy tylko po to, aby zanieść poselstwo do innych ludzi. We are here only to carry the message to others. Zresztą czyniąc to, realizujemy dokładnie polecenie Jezusa. After all doing that, we are realizing the commission that Christ gave us. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Go therefore and make disciples of all nations. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Wiecie, amerykański fizyk Robert Oppenheimer, którego uważamy za ojca bomby atomowej. The American physicist Robert Oppenheimer, whom we consider to be the father of the atomic bomb. Powiedział takie bardzo ciekawe słowo. Said these very interesting words. Najlepszym sposobem na wysłanie wiadomości jest zapakowanie jej w człowieka. He said the best way to send a message is to package it up in the form of a person. I to jest powód, dla którego zdecydowałem się sięgnąć dzisiaj do proroctwa Izajasza, co czytane było już wcześniej. And this is the reason why today I decided to reach for the prophecy of Isaiah, which had already been read today. 43 rozdziale od 10 wiersza. Chapter 43, starting from verse 10. Tam czytamy takie słowa. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem,
a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem. Starting from verse 10. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no God was formed, nor will there be one after me. I, even I, am the Lord, and apart from me there is no Savior. I have revealed and saved and proclaimed. I am not some foreign God among you. You are my witnesses, declares the Lord, that I am God. Nowy Testament na każdym miejscu, w każdym członku Kościoła widzi kaznodzieję. The Old Testament in every place, in every member of the church sees a minister. Niekoniecznie tego, który będzie tylko przemawiał. Not necessarily one who will simply speak. Ale na pewno tego, który świadczy swoim życiem. But certainly one who will witness with their life. Tego, który naśladuje Jezusa Chrystusa. One who follows Jesus Christ. Każda część tego organizmu ma swoje znaczenie i się liczy. Every part of that organism has its meaning and its purpose. Ostatnio studiujemy tylko na temat jedności. Recently we've been studying in Sabbath school only about unity. Zauważyliście, na czym to polega? Do you know what this relies on? Nie musimy być tacy sami. We don't have to be the same. Mamy wspólny cel, który realizujemy. But we have a common goal which we are trying to realize. Mamy wspólne metody, którymi się posługujemy. We have common methods which we use. Ale każdy element, każda nowa osoba ma coś nowego, co może wnosić. But every element, every new person has something new that they can bring into this task. Pamiętacie słowa, które wypowiedzieli trędowaci? Do you remember the words that the lepers said? Jeśli będziemy zwlekać, spotka nas kara. If we delay, we will be punished. Jakie niesamowite wnioski wyciągnęli, działając dla zbawienia innych ludzi. What incredible conclusions they drew while working for the salvation of others. Naszym wielkim zadaniem jest w nas samych odkrycie potrzeby misjonowania. Our great task is realizing the need for ministry within each one of us. Powiem wam więcej, kochani, ewangelizacja jest nam potrzebna po to, aby żyć. And in truth, evangelism is necessary in order for us to live. Dokładnie tak jak ogień istnieje dzięki płomieniowi. Just as fire exists because of the flame. Tak Kościół istnieje dzięki misji. So the church exists only because of mission. W przeciwnym wypadku kryzys jest nasz. Otherwise, we end up with complete crisis. A jeśli kryzys nasz, to i upadek. And if we have a crisis, then we'll also fall. I nie sądzę, aby nas na to było stać. And I don't think we can afford that. Zbyt wiele mamy do stracenia. We have far too much to lose. Zatem dzielmy się tym, co Bóg nam objawił. So let us share with the things that God has revealed to us. Ja wiem, że cytujemy nieraz i myślimy o przypowieści o 10 pannach. I know that we often quote and think about the parable of the 10 virgins. Wszystkie zasnęły. All of them fell asleep. Nie tylko 5, które nazwane są głupimi. Not only the 5 foolish virgins. Nie dlatego były głupie, że zasnęły. They were not foolish because they fell asleep. One były głupie, że nie były gotowe, jak się obudzą. They were foolish because they were not ready when they awoke. Jak jest z nami? How is it with us? Co zrobimy, moi drodzy, wobec takich wyzwań, przed którymi przyszło nam stać? What will we do when we are given these kinds of challenges that have been placed before us? Powiedziałem, że naszą największą potrzebą jest odkrycie potrzeby opowiadania o Jezusie innym. I told you that our greatest need is to uncover the need to tell others about Christ. I to jest powód, dla którego Kościół nieustannie potrzebuje odnowy i przebudzenia. And this is the reason why the church continuously needs to be renewed and revived. Wiecie, zamiast wzrastać w nas entuzjazm, bardzo często pojawia się zniechęcenie. You know, but often in terms of enthusiasm growing in us, we find discouragement. Ale muszę przeczytać wam jeszcze dwa cytaty z książek Ellen White. But I have to read for you two more quotes from the books of Ellen White. Tym razem cytat pochodzi z 9 tomu świadectw. This time the quote comes from volume 9 of Testimonies. Wieczność rozciąga się przed nami. Zasłona ma się już unieść. Co myślimy o tym, że gdy giną wokół nas dusze, my lgniemy do samolubnej miłości? Czyż nie widzimy i nie możemy zrozumieć, że mamy do wykonania pracę w imieniu innych? Czyż nie nasze serca stały się całkowicie nieczułe?
Moi bracia i siostry, czyż jesteście wśród tych, którzy mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą? Czy na próżno Bóg dał wam znajomość Jego woli? Czy na próżno posyłał nam ostrzeżenie za ostrzeżeniem o bliskości końca? Czy wierzycie stwierdzeniom Jego słowa dotyczącym tego, co stanie się na tym świecie? Czy wierzycie, że sądy Boże wiszą nad mieszkańcami tej ziemi? Jak więc potraficie siedzieć w beztrosce i obojętności? Eternity stretches before us. The curtain is about to be lifted. What are we thinking of that we cling to our selfish love of ease while all around us souls are perishing? Have our hearts become utterly callous? Can we not see and understand that we have a work to do in behalf of others? My brethren and sisters, are you among those who, having eyes, see not, and having ears, hear not? Is it in vain that God has given you knowledge of his will? Is it in vain that he has sent you warning after warning of the nearness of the end? Do you believe the declarations of his word concerning what is coming upon the world? Do you believe that God's judgments are hanging over the inhabitants of the earth? How then can you sit at ease, careless and indifferent? Jest taka jedna stara amerykańska pieśń, która opowiada o pewnym młodym człowieku, który walczył ze swoim konkurentem o dziewczynę. There is an old American song which spoke about a certain young man who fought over a girl against his, I guess his... Jeden z nich w czasie walki upadł i uderzył głową o kamień. Against the guy who was also after the girl. Well, during their fight, one of them fell over and hit his head on the rock. Ten upadek był tak duży, że śmiertelny. The fall was so great that it was it led to death. Pieśń opowiada o tym, że chłopak ten uciekł daleko i chronił się przed wszystkimi, obawiając się kary. The song speaks that after this, the young man ran away and hid from people because he was afraid of the punishment that was coming. Szeryf kazał go szukać. The sheriff instructed that he be found. Dlatego, że sąd go całkowicie uniewinnił, bo był to wypadek. Because the court had completely pardoned him as it was a complete accident. Ale mimo tego człowiek ten ukrywał się dalej i nigdy nie pokazał się publicznie. But in spite of this, the person continued to hide and never again showed himself publicly. Dziewczyna wyszła za kogoś innego. The girl married somebody else. A on nigdy nie dowiedział się dobrej wieści. And he never learned the good news. Tak, to tylko pieśń. It's only a song. Ale smutne przesłanie. But it's a sad message. Bo mówi mi o tym, że dzisiaj miliony ludzi giną także. Because it speaks to the fact that today also millions of people perish. A my mamy coś, co możemy im powiedzieć. And we have something we can tell them. My znamy ratunek. We know where help comes from. To też ten ostatni cytat, pozwólcie, z szóstego tomu świadectw. And so this final quote from volume 6 of Testimonies. Niebezpieczeństwo czeka, że dusza, jaką mogłeś odnaleźć, że dusza, przed którą mogłeś otworzyć Słowo Boże, mija cię poza tym twym zasięgiem. Szatan przygotował sieci na jej nogi i jutro może zrealizować plany wrogie Bogu. Dlaczego zwlekać jeden dzień? Dlaczego nie udać się do pracy od razu? There is danger in delay. The soul whom you might have found, that soul to whom you might have opened the scriptures, passes beyond your reach. Satan has prepared some net for his feet, and tomorrow he may be working out the plans of the archenemy of God. Why delay one day? Why not go to work at once? Taka jest nasza misja, drodzy. This is our mission. Co z tym zrobimy? What are we going to do with it? Na ile chcemy się zaangażować i znaleźć czas, żeby ratować innych? To what level do we want to become engaged and find the time in order to save others? Chcę wam powiedzieć, że to, co dzisiaj, czym się dzisiaj z wami dzielę, nie jest tylko troską o nasz zbór. I have to tell you that what I'm sharing with you today is not a concern only over our church here. W całej konferencji są podobne wezwania do wszystkich ludzi.
In the whole conference we have similar challenges to all the people there. Chcemy przebudzić tych, którzy mają skarb, aby podzielili się nim z innymi. We want to awaken those who have the treasure so that they can share it with others. Konferencja przygotowała zatem dla wszystkich wyznawców pewien maleńki prezent. And so as a result, the conference has prepared a small present for all the believers. Jest to maleńka książka Marka Finleya. It is a small book by Mark Finley. Książka ma tytuł Revive Us Again, czyli Ożyw nas znowu. And the title of that book is Revive Us Again. Chciałbym was całym sercem zachęcić, abyście przeczytali tę książeczkę. With all my heart, I would like to encourage you to read this book. Książka jest niestety ta, którą mamy tutaj tylko w języku angielskim oryginalnym. Unfortunately, the book we have here is only in its original English. Ale dowiedziałem się, nie wiem, jakoś uszło mojej uwagi, że ta książka jest także w języku polskim. But I have learned, and I'm not sure how I didn't hear of this earlier, that this book is also available in Polish. Postaramy się ją zdobyć dla was, także i po polsku. So we will try to procure it for you in Polish as well. Ale chciałbym teraz braci poprosić, aby byli tak uprzejmi i podeszli do was i wręczyli wam tą książkę. But right now I'd like to invite the brothers to approach you all and to give you this book. Ta książka jest zbyt cenna, żebyście mieli ją zostawić i żeby nie była przedmiotem naszych stałych studiów i dociekania. This book is far too precious for it to be left alone and for it not to be a focus of your constant study. Ona jest całkowicie za darmo, skorzystajcie z niej i czytajcie ją. It is completely free. Make sure you you take advantage of it and read. Mogę wam powiedzieć, że pastor Mark Finley jest moim naprawdę bliskim, serdecznym przyjacielem. And I can tell you that Pastor Mark Finley is really a close friend of mine. Spędziłem z nim, słuchając i tłumacząc go na język polski, ponad 250 razy. I spent time with him and translated him into the Polish language over 250 times. I poznałem go jako człowieka, który żyje misją. And I got to know him as a person who really lives by the mission. Człowieka, który żyje modlitwą. A person who lives by prayer. Kiedy mieszkaliśmy razem w hotelu, w jednym pokoju. When we lived in a hotel in a single room. Muszę wam powiedzieć, że kiedy kładłem się już do łóżka, żeby wypocząć, pastor Finley jeszcze się modlił. I can tell you that when I was going to sleep at night to bed in order to rest, pastor Finley was still praying. Kiedy budziłem się o 5 rano, when I would wake at 5 in the morning, pastor Finley już się modlił. Pastor Finley was already praying. A potem modliliśmy się często razem. And then we would often pray together. Kiedy mówi on na temat ożywienia i misji, on wie, o czym mówi. When he talks about revival and mission, he knows what he's talking about. Z całego serca życzę wam, abyście chcieli korzystać z materiałów, które wam dajemy i chcieli opowiadać innym o Jezusie. With all my heart, I wish that you be willing to take advantage of the materials available and to be willing to be led by Jesus. I przypomnę wam o tym, o czym dzisiaj już mówiłem wcześniej. And I will remind you of what I already spoke about earlier today. Jutro w Domu Polskim Rowville mamy okazję podzielenia się literaturą religijną z ludźmi. Tomorrow in the Polish House in Rowville we have an opportunity to share literature with people. Chcę wam powiedzieć, że 15 grudnia będziemy mieli tutaj koncert o 18:00, także religijnej muzyki. I can also tell you that on the 15th of December at 6 p.m. we will have a concert here of religious music. A potem będziemy przygotowywali się w modlitwie, w naszych grupach, przy Słowie Bożym, do misji, którą mamy w przyszłym roku. And then we'll be preparing in groups, in our groups, with the Word of God, praying for the mission that God is preparing us for next year. Niech Pan Bóg błogosławi nam w tym wszystkim. May God bless us in all of this. Całym sercem życzę wam tego. Amen. I wish this with all of my heart. Amen.